O, e, chcę się pochwalić, również, mamy ekstrakt skrzypu. E, skrzypem jestem zakochany. E, pokazuję, 30 lat skrzypy używam. Kiedyś by jeszcze za życia e, Pana doktora Kokota z Katowic, leżałem na nefrologii, byłem zapaśnikiem, miałem uszkodzone leki i groziła mi dializa. Wychodząc ze szpitala powiedział mi Grzegorz, wegetariańskie jedzenie, zero soli i cały czas skrzyp. Skrzyp, brzoza, kora brzozy, te listeczki brzozy. Skrzyp, rewelacja. Powiem wam ciekawostkę. Skrzyp, zawartość ogromna krzemu. Wiecie jak działa krzem na organizm. Skrzypu nie da się zabić żadnym randapem. Wszystkie można zabić trawy, a skrzypu nie dotnie randap. Rośnie na piaszczystych glebach, na bardzo jałowych glebach. Żeby zabić skrzyp, żeby go zlikwidować z pola, musisz tam dać gnojówki albo nasypać azotu i zabije go azot. On nienawidzi, tak jak pokrzywa rośnie na grzyznych glebach, gdzie potrzeba ogromnej ilości na gnojówce. Skrzyp nie potrzebuje żadnego azotu. Potrafi wyciągnąć wartości i rosnąć, i jest silny i nie do zabicia na gołych piaskach. W lesie, jak widzimy, te skrzypy leśne, polecam. Kąpiele przy jak ktoś już nie działa. Mocznica, nie wydala moczu. Kąpiele ze skrzypu. Robicie to w gorącej wannie, parzycie i dwie godziny kąpiel w takim skrzypie. Powoli, codziennie, aż uruchomi nerki. Jeśli silny bądź występuje, również podaję skrzyp. Jestem zakochany. za Naprawdę, bez przesady, od 30 lat wypiłem ponad tonę skrzypu. Codziennie skrzyp jest w moim życiu. Rewelacja, jaki potrafi czynić czuda. E, skrzyp naprawia. To jest ta igła z nitką, która zaszywa te dziury. Ucieka Wam białko, był u mnie chłopak z Holandii, podkrążone oczy sterydy. Odłożył sterydy, skrzyp, listeczki brzozy. To połączył z nawłocią i wyrzuca to i kapitalnie uruchamia nerki. Nawet przy nieczynności nerek kąpielel. Skrzyp leśny to jest ten wielki, takie oinki, grubość wielkiego palca, nie da się złamać. A my stosujemy jako zioła to jest skrzyp akurat polny, to jest ten niziutki, ten kapitalny działa przy, przy nerka. Ogromna zawartość e, krzemioniu, tak jak powiedziałem. Polecamy również na sklepie. Dzięki.